Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu. Rafał Gaweł z Oslo, Konrad Dulkowski z Warszawy. Dzisiaj będziemy kolejny raz opowiadać o Krzysztofie Nawrocie, człowieku, który chce zastąpić Marka Majchera, ale temat jest na tyle ważny, że chcielibyśmy, żebyście Państwo wszyscy zgromadzili się tutaj na tym żywcu. Ja się zastanawiam, czy on chce zastąpić Marka Majchera, dlatego że on twierdzi, że absolutnie nie zna żadnego Marka Majchera, nie zna osobiście, nigdy go nie spotkał, nie spotkał też mecenasa, jak on tutaj napisał, Ludka, chodzi chyba o mecenasa Ludziaka, bo dostaliśmy od niego po ostatniej audycji na jego temat, dostaliśmy od niego pismo, wysłał takiego maila, że żąda od nas jako pokrzywdzony nielegalnymi działaniami prezesów fundacji, to ciekawe, czyli mnie i ciebie i samej fundacji, oraz zaniechaniami wyżej wymienionego organu nadzorczego i tutaj prezydenta Warszawy oraz ministerstwo właściwe, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wymienił. No i żąda za naruszenie jego dóbr osobistych publikacjami, żąda, żebyśmy w ogóle absolutnie nigdy już o nim nie mówili oraz zapłacili mu 200 tysięcy złotych oraz później do 200 tysięcy złotych odszkodowania za każdy następny dzień publikacji moich materiałów i zdjęć wizerunku. No, czyli bełkot, jeden wielki bełkot. O, panie Nawrot, pan ma duży problem w takim razie, bo będziemy o panu mówić dużo i bardzo dokładnie będziemy opowiadać o tym, co pan robi ludziom, co pan robi społeczeństwu i co pan robi dzieciom. Dzieciom, którymi powinien się pan opiekować, które co prawda nie są pańskimi dziećmi, przynajmniej dwójka z nich, bo są z pierwszego małżeństwa, ale jako osoba, która związała się z ich matką, miał pan obowiązek się o nich troszczyć, miał pan obowiązek się nimi opiekować, a nie katować w sposób, który pan, bestialski sposób, taki, że te dzieci po pańskich pobiciach trafiały do szpitala. Tak, zwrócił naszą uwagę na siebie Krzysztof Nawrot tym, kiedy takim patostreamem, który nadał z tego, jak to wszedł do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i tam domagał się natychmiast w tej chwili, żeby mu dali pieniądze, bo on nie ma pieniędzy na leczenie córki. Po pierwsze, no to bardzo źle świadczy o nim jako o rodzicu. Natomiast mówi, że on miał pieniądze, miał ogromne pieniądze i tutaj wymieniał kwoty kilkuset tysięczne, ale wydał na prezenty. W związku z tym teraz nie ma 100 zł, bo żebyście Państwo znali skalę, to nie rozmawiamy o człowieku, który nie ma pieniędzy na leczenie dziecka w jakąś specjalną terapią za granicą. Mówimy tutaj o człowieku, który nie ma 100 zł, żeby wykupić dziecku preparaty witaminowe. I chodzi po urzędach, to chyba się Siewierz nazywa, ta miejscowość, chodzi po urzędach i prosi ludzi, domaga się albo grozi ludziom, że mają mu dać pieniądze, dlatego że on nie ma pieniędzy 100 zł na wykupienie dla dziecka preparatów witaminowych. Jednocześnie Krzysztof Nawrot tam w rozmowach, które sam opublikował, no bo właśnie, bo o co mu chodzi z tym naszym, te 200 tysięcy złotych? No po prostu opublikowaliśmy prawdę, czyli że patostreamer podaje się za, no podaje, że publicznie, że zajmuje się prostytucją. Bo tak właśnie twierdził Krzysztof Nawrot. Krzysztof Nawrot, pytany przez te urzędniczki w ośrodku opieki społecznej o źródło dochodów, mówi, że sypia ze starszymi kobietami. Sypia ze starszymi kobietami i one mu za to płacą. Za seks. No, w związku z tym no, wiadomo, czym to jest. Teraz ma o to do nas pretensje. Ale to są takie drobiazgi, bo tak naprawdę jak zaczęliśmy troszeczkę sprawdzać, kim jest Krzysztof Nawrot, osoba, która
No, zdaje się w tej chwili trochę naśladować czujnego, to wyszły tam rzeczy straszne. Po pierwsze, Krzysztof Nawrot był, to jest kryminalista. Kryminalista, który został skazany, wielokrotnie został skazany za rozboje. Za razem z kolegą na przykład napadali na kierowców samochodów i kradli te samochody, bijąc kierowców, zastraszając, używając gazu łzawiącego. Był także oskarżony o kolejny rozbój, za który usłyszał wyrok 10 lat pozbawienia wolności oraz był oskarżony o morderstwo. I ostatecznie wyszło na to, że on tego po kilku latach wyszło na jaw, że to nie on popełnił to morderstwo, tylko jego kolega, a Nawrot jedynie brał udział w pobiciu tej ofiary, ale no, to on nie zabił. Natomiast razem z kolegami brali udział w zabiciu człowieka. Tak to należy określić. Nawrot początkowo został umieszczony w zakładzie psychiatrycznym, ponieważ jeden z biegłych uznał, że on jest... Grupa biegłych. No, jeden biegły plus dwóch biegłych towarzyszących. Oni uznali, że on jest osobą z psychicznie chorą. Sam Nawrot został umieszczony w zakładzie psychiatrycznym. I kiedy tam już odsiedział w tym zakładzie psychiatrycznym kilka lat i zaczął wnioskować o to, żeby wyjść, to się okazało, że nikt z tego zakładu nie chce wypuszczać człowieka, który był zamieszany w rozboje i w zabójstwa człowieka. Wtedy to, że on był zamieszany wcześniej, to nic, no ale przede wszystkim u niego zdiagnozowano tak zwane dysocjalne zaburzenia osobowości, które skutkują nieprzestrzeganiem prawa, nieprzestrzeganiem norm społecznych. Ale zanim tak się stało, to najpierw zdiagnozowano u niego chorobę psychiczną. On wskazywał na jakieś epizody psychotyczne. Tak, ale później, kiedy się okazało, że nie może wyjść z tego zakładu psychiatrycznego i że jest tam już 5 albo 6 lat, to zaczął alarmować wszystkich dookoła, rozsyłać listy, że on udawał, że on jest zdrowy psychicznie, że on udawał osobę chorą psychicznie tylko po to, żeby został umieszczony w zakładzie psychiatrycznym, a nie w więzieniu. I został na tej podstawie zbadany przez biegłych kolejnych, którzy stwierdzili, że rzeczywiście, że symulował, że skutecznie udało mu się wprowadzić w błąd pierwszych biegłych i że jest osobą zdrową psychicznie, ale tak jak Konrad mówi, zaburzoną charakterologicznie, bardzo, bardzo, bardzo poważnie. No i z tego powodu został wypuszczony z tego szpitala psychiatrycznego, ale umieszczony w więzieniu po to, żeby odbyć karę. Szczególnie, że w międzyczasie, wtedy kiedy on już odbywał pierwszą karę, był kolejny proces, o kolejne rozboje go oskarżono i skazano za nie. Czyli... Natomiast nastąpiła tam pewna nieprawidłowość, dlatego że on już po tym, kiedy kolejna grupa biegłych orzekła, że on jest jednak zdrowy psychicznie, przez pewien czas jeszcze pozostawał w zakładzie psychiatrycznym i to było powodem tego, że zwrócił się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, że zamiast przetrzymywać go w więzieniu, przetrzymywano go w zakładzie psychiatrycznym i tutaj jest Europejski Trybunał Praw Człowieka przyznał mu rację, że rzeczywiście powinien być w więzieniu, a nie w szpitalu psychiatrycznym i z tego tytułu dostał tam jakieś niewielkie odszkodowanie. Oj, nie wiem, takie niewielkie, 15 tysięcy euro dostał. No. Co jest swoją drogą pewnego rodzaju paradoksem, jeżeli chodzi o sprawiedliwość, bo człowiek, który ewidentnie popełnił te przestępstwa, został za nie skazany, jednocześnie otrzymał odszkodowanie od polskiego państwa, wysokie odszkodowanie, jedynie dlatego, że sam symulował chorobę psychiczną. No ale w naszej cywilizacji, w naszym prawie rzymskim, karnym, uznaje się, że oskarżony ma prawo do tego, żeby bronić się wszelkimi dostępnymi metodami, nawet kłamiąc.
To są podstawy naszego systemu prawnego. Natomiast... Tak na boku tylko jedno pytanie. Kto finansuje waszą działalność? No, ludzie, którzy nas popierają. To bardzo prosta odpowiedź. Nigdy nie wzięliśmy żadnych środków od żadnej ministerstwa z Unii Europejskiej, od żadnej instytucji. Całe nasze finansowanie opiera się na wpłatach ludzi, którzy nas popierają nasze działania. No, jest odpowiedź, że reptylianie. Nie reptylianie, absolutnie nie reptylianie, ale już Żydzi to może i tak. No na pewno. Trochę sobie z tego dworuję, ale to są te częste takie, bardzo często zarzuca się nam, że Soros nas finansuje. Gdybyśmy dostawali 10 zł za każdym razem, kiedy ktoś nas pomawia o to, że Soros nas finansuje, to naprawdę nasza fundacja byłaby bardzo bogatą fundacją. W 90% finansują nas Polacy, w 10% Ukraińcy, Żydzi, Niemcy, Francuzi, Norwegowie, Szwedzi, ludzie z całego świata. Zazwyczaj Polonia, czyli ludzie, którzy, bo my działamy na terenie Polski, skupiamy się na działaniach na terenie Polski, prawie w 99%. Natomiast wracając do Nawrota, Nawrot wyszedł w końcu z tego więzienia i z tego zakładu psychiatrycznego. Trwało to chyba kilkanaście lat. I kiedy wyszedł, zaczął szaleć na wolności. Zaczął się przyłączać do grup antyszczepionkowych, zaczął się przyłączać do patostreamerów antypolskich, zaczął kręcić się wokół Szczepana Krzewickiego, wokół Marka Majchera, wokół Dankiewicza, wokół Tołwińskiego, Bustowskiego. Jego patostreamy są publikowane dokładnie na tej samej platformie, na której są publikowane w nagrania Czujnego, więc jest bliskim współpracownikiem tej osoby, a przynajmniej wspólnie administrują tego typu strony. No i pan w Nawrot zaczyna się nam rozkręcać przez ostatnie 3 lata. Najpierw oczywiście ruchy antyszczepionkowe, później atakowanie polskich urzędników, później wpadanie do atakowania policjantów, wykrzykiwanie, znieważanie ich, atakowanie sędziów, atakowanie prokuratorów, czyli cały stały repertuar tych prorosyjskich patostreamerów, którzy mają jeden cel: doprowadzić do niepokojów społecznych i podważyć wiarygodność państwa polskiego. To jest wojna hybrydowa, to jest działanie, o którym wczoraj mówiliśmy. Ci ludzie tworzą sieć, oni są silnie powiązani z Białorusią, z Moskwą. Są ludzie, którzy mniej lub bardziej świadomie wspierają reżim putinowski. No właśnie, czasami dosyć nieświadomie. Wydaje mi się, że Nawrot może być jednym z tych nieświadomych, który po prostu idzie tam, gdzie reszta płynie z prądem, robi te same rzeczy, uznając, że... No przede wszystkim wydaje mi się, że to, co go napędza, to właśnie te dysocjalne zaburzenia osobowości, czyli nieumiejętność zrozumienia i przestrzegania przede wszystkim norm społecznych. Ale to nieprzestrzeganie norm społecznych ma znacznie poważniejsze konsekwencje niż tylko i znacznie przybiera znacznie gorsze formy niż jedynie wchodzenie do urzędów i zakłócanie ich pracy, bo oto wyszło na jaw, że Krzysztof Nawrot pobił swoje własne dziecko. Znaczy, to nie jest jego dziecko, to jest dziecko z pierwszego małżeństwa, ale dziecko, którym się opiekuje, czyli w tym sensie jest to dziecko, nad którym sprawuje opiekę, nad którym ma obowiązek prawny sprawować opiekę tak jak nad swoim własnym. Mamy nagranie dźwiękowe tego, co się wydarzało, co się wydarzyło, kiedy pobił swoje dziecko. Chodź, Sewciu, chodź do mnie. Dam mu 5 dych za to. A 5 dych, to myślisz, że 5 dych. Przepraszam, kurwa. Jeszcze raz go, kurwa. Uderzyłaś mnie. Będziesz moje dzieci, kurwa. Uderzyłaś mnie, chodź, Seweryn, chodź tutaj. Chodź tu, dostaniesz 5 dych. Nie wiesz tych. Chodź, Seweryn. Telefon już Ramona, czekaj, kurwa. Ucho rozwalone i telefonu nie masz.
Ramona. Słyszysz, kotek? Nie, kurwa, będziesz mi dzieciak. Czekaj, przepraszam, kurwa, bo mnie jebłaś i wcale nie cię uderzyłem. Ja cię jebłam? Tak. Ty go uderzyłeś? Nie uderzyłem go, chyciłem go tutaj, dlatego, nie uderzyłem go. Dlatego dostałem. Ramona, czekaj. Będziesz mi, kurwa, Ramona, dzieci. Ale chodź, chodź. Proszę cię. Nie, już, kurwa, koniec. Ale, Ramon. Ramona. Odejdź, kurwa, ode mnie. Chodźcie. Też mu zaraz ustałam. Ale ty nie będziesz, kurwa, dyrygował moimi dziećmi. Nie rób sobie ręki, chodźcie tu. Słuchaj, Sewerynie. Bo ja zaraz tu zadzwonię. Czekaj, ale zaczekajcie, Ramona. Sewo, słuchaj mnie, bo będziesz, kurwa, w domu dziecka zaraz. Idź stąd. Nie rób tak, gdzie patrzę. Nie rób ciebie, Sewo. Ale co ja zrobiłam? Idźcie na chwilę do domu, co fałę pogadasz. Czemu go kopłeś? Bardzo? No bardzo. No, ale wiesz, dlaczego? Mnie kopłeś? No. Co? Czemu mnie kopłeś? Bo przychodzisz i podsłuchujesz. Nie, ja tam cały czas siedziałam i chciałam kluczyć. No. Ale posłuchaj mnie. Ale idź, ty jesteś chory. Ale zaczekaj, Ramona. Słuchaj, Ramciu, czekaj. Ramona, czekaj chwilę. Zniknij z mojej. Dobra, ale zaczekaj chwilę. Ramona. Ramona. Sebo, czekaj, no to Sebo. Nic, bo już te dzieci mają cię dość. Dobra, ale czekaj chwilę. Nie, ale nie róbmy wiochy tutaj, Rama. Ale idź. Ale nie róbmy, ale posłuchaj mnie. Daj mi. Idź mi, ale... ja zaraz zadzwonię na komisarza, ale dobrze, ale daj mi, kurwa, 3 minuty pogadać z tobą. Nie, to już jest koniec. Dobrze, jest koniec, czekaj. Obiecałeś, że go nie uderzysz. Nie, nie dostał. Nie dostał. Sewerin. Skąd ci mieszać w głowie? Ale, Ramona, idź mi stąd. Ale nie rób, kurwa, takich wiochy. No. Ty wiochę robisz, kurwa, z zewnętrznymi drzwiami. Czekaj chwilę. Daj, ale daj mi, bo chciałem z tobą pogadać, to przychodzi, nie, specjalnie podsłuchuje. I dlatego ten, czekaj chwilę. Chcę, kurwa, pogadać z tobą 3 minuty. Mogę z tobą pogadać 3 minuty? Nie. Rama, nie zbędziesz, kurwa, proszę cię, kurwa, kocham cię, co ty to robisz. Nie. Ramona, czekaj, kurwa. Coś ci wytłumaczę. Ale daj mi 3 minuty. Daj mi 3 minuty. 4 oczy. Proszę, nie. Ale 3 minuty. Nie. Ale chyba na 3 minuty mogę. Nie. Sewo, idźcie parę metrów dalej. Ale niech idą, tylko idźcie, daj nam 10. Idź mi stąd! Ale daj mi chwilę. Nie drzyj się. Będę się darła, jak ale będziesz, Ramona, tu stał. Daj chwilę. Odejdź. Ale daj chwilę. Chodźcie, dzieci. Słuchajcie. Sewo, nie rób się tak, ludzie patrzą. Sewo, jeśli to cię cieszy. Chodź. Zaraz nie będziesz miał matki, nikogo. Nawet. Co? Ale idź, ale, idź od nich! Ale Ramona, czekaj, do ciebie, z tobą gadam. Ramona, odejdź. Nie. Już za późno. Nie. Daj mi 3 minuty, coś ci powiem i uciekam. 3 minuty. Odejdź od nas. Nie, nie chcę z tobą rozmawiać. Ale nie krzycz, kurwa, zachowuj się normalnie. Może wyjaśnimy, jak wyglądała ta sytuacja po kolei. Krzysztof Nawrot podchodzi do dziecka, które siedzi na schodach i kopie to dziecko z całej siły nogą w głowę. Następnie uderza je pięścią w głowę. W dziecku zaczyna lecieć krew z okolicy ucha. Kiedy matka wybiega z dziećmi, to zaczyna ją bić. Kiedy matka wybiega na ulicę i próbuje dostać się na policję, żeby zgłosić, że dziecko jej zostało pobite, to ten troglodyta biegnie za tymi, tak jak Państwo słyszeliście, za tymi pobitym dzieckiem, za innymi dziećmi, które tam też idą, bo to jest trójka dzieci, zagradza drogę matce, nie pozwala jej dojść na policję, jednocześnie straszy, przeprasza i straszy dzieci, że trafią do domu dziecka, jeżeli zameldują, że zostały pobite. Ten chłopiec trafił do szpitala. Okazało się, że to uderzenie było na tyle silne, to kopnięcie było na tyle silne, że musiał przejść operację. No to jest coś niewyobrażalnego. To znaczy, to jest skala tej podłości, to jest coś niewyobrażalnego. To jest interesujące, że zawsze, kiedy pojawia się jakiś nowy patostreamer, to właściwie możemy odliczać minuty czy godziny do czasu, kiedy dowiemy się o nim, że gdzieś znęca się nad swoimi najbliższymi. To jest pewien rys charakterologiczny
tego typu osób, które się z jednej strony mają, czerpią taką satysfakcję z tego, żeby prowokować innych, żeby wyprowadzać z równowagi, żeby wchodzić do urzędów, robić tam awantury, przekonani o swojej wyjątkowości, o tym, że oni są jedynymi tutaj, którzy pozjadali wszystkie rozumy. I zawsze okazuje się, że gdzieś tam pod tym są tragedie rodzinne. Marek Majcher, ścigany listem gończym, pomimo tego, że na razie na wolności, ścigany listem gończym pod zarzutem, między innymi pod zarzutem znęcania się nad partnerką w ciąży i nad dzieckiem. Dankiewicz. Nad niemowlęciem, tak. Dankiewicz, który zostawił swoje dziecko, a od byłej żony żądał alimentów. Wydobył te alimenty sądownie od swojej byłej żony. Nie używając sztuczek prawnych, ale powiedzmy jeszcze, że Dankiewicz zostawił swoją żonę z nowo urodzonym dzieckiem, dlatego że urodziło się chore. Porzucił swoje dziecko, dlatego że urodziło się chore, z pretensjami do żony, że urodziła mu chore dziecko. Tak, swoją drogą, to jest przerażające, że w tym wszystkim uczestniczą te organizacje tych biednych, skrzywdzonych ojców, którzy skarżą się na alienację rodzicielską i tak dalej, i tak dalej. Jak tam pogrzebać, to wychodzą takie brudy, jak w przypadku dzielnego taty, którego szef porwał swoje dziecko od matki. Ale mamy tutaj w tych trzech przypadkach mamy dokładnie taką samą sytuację. Majcher porwał swoje pierwsze dziecko, wywiózł malutkiego chłopca, kilkuletniego, za granicę, izolował go od matki. Dankiewicz wywiózł do hotelu robotniczego swoją córkę i jak się pobawił to z nią, to stwierdził po kilku godzinach, że ją oddaje, bo już mu się znudziła. Natomiast z Krzysztofem Nawrotem jest jeszcze poważniejsza sprawa, dlatego że ten człowiek, którego słyszeliście przed chwilą, który skatował dziecko, które trafiło po jego pobiciu do szpitala, w tej chwili porwał swoją 6-letnią córkę i ją przetrzymuje. Uniemożliwia jej kontakty od wielu miesięcy z matką, przetrzymuje ją w domu swoich rodziców. Nikt nie jest w stanie tego dziecka wydobyć stamtąd. A procedury sądowe trwają tak długo, że my się obawiamy, że za chwilę dojdzie do kolejnej tragedii po prostu. Tym bardziej, że Krzysztof Nawrot bardzo często po prostu grozi śmiercią swojej żonie i swoim dzieciom. Ramona, bo będzie się kurwa skończy, kurwa to tragicznie. Będę się kurwie w końcu na to wszystko kurwa. Będę kurwa kostę, ujebę ci łeb, tobie ujebę i chuj dzieci mój, za to się rodzica. To może ty wymagasz jakiejś... Ty nie gadaj do mnie, nie gadaj rzeczy, bo zaraz ty będziesz wymagała, kurwa, no. Kurwa, no. Chuj takie rzeczy możesz do mnie. Kurwa? To ja muszę już od ciebie odejść, bo ja nie wiem, co się później będzie działo. Nie wiadomo o co akcje. No ja mówię, każdej chwili no. Chcieli cię rozjebać. No właśnie. W każdej chwili. To jest to zadanie, jak ty nas przyjdzie, chodź tu pogadamy. Ale chodź pogadamy. Nie, to nie są osoby. Nie krzyczamy. Chodź tu, chodź na chwilę. A zaraz skończyłaś. Co to kurwa za gadka? Groźby tego, że jak on mówi, grozi swojej żonie, że obetnie jej głowę, sobie dzieci same zostaną. W innych nagraniach grozi na przykład dzieciom, że jak będą niegrzeczne, to wylądują w domu dziecka. Ale potrafi obudzić w środku nocy, wrócić i obudzić w środku nocy swoją partnerkę i grozić jej pobiciem, atakować ją, często bić, za to, że na przykład nie, jakieś naczynia znalazł niepozmywane. Mimo, że go nie było, że jeździ gdzieś z kolegami po świecie, szlaja się, wiemy, że namiętnie korzysta z prostytutek. I co gorsze, mamy też skontaktowała się z nami kobieta, która mówi, że została przez niego zgwałcona. I mówi, że
jest gotowa, żeby zawiadomić o tym organy ścigania. I taki człowiek w tej chwili przetrzymuje 6-letnią dziewczynkę i nie pozwala jej kontaktować się z nikim. Z mamą, z rodziną mamy. Nie reaguje na to policja, nie reaguje na to sąd rodzinny. Myśmy złożyli odpowiednie dokumenty. Biuro Obrony Praw Dziecka też się zaangażowało w tę sprawę. Złożyliśmy dokumenty, które nakazują zrobić wgląd, przeprowadzić tak zwany wgląd w wykonywanie władzy rodzicielskiej. I wiemy, że sąd po opublikowaniu naszych ostatnich informacji szybko wysłał kuratora, żeby sprawdził, co się dzieje w tej rodzinie. Problem jest taki, że ten człowiek potrafi manipulować, potrafi zastraszać urzędników, potrafi zastraszać kuratora, potrafi zastraszać nauczycielki z przedszkola, w którym... No proszę sobie wyobrazić, że w sytuacji, w której mama w końcu dowiedziała się, bo on zabrał dziecko z przedszkola, do którego chodziło, zapisał je do innego przedszkola, matka nie wiedziała nawet, gdzie to dziecko jest. Kiedy dotarła do tego przedszkola, bo w sądzie udało jej się ustalić, to dziecko było zastraszone, płakało na jej widok, tak zostało zindoktrynowane przez tego przestępcę. A on zrobił dziką awanturę z nauczycielką, pozgłaszał następnego dnia, pozgłaszał je do prokuratury, powysyłał jakieś zawiadomienia do kuratorium, gdzie tylko mógł, tylko dlatego, że pozwoliły matce popatrzeć na swoje dziecko, która ma pełnię praw rodzicielskich. Czyli nikt tych praw nie odebrał. A czemu Łukaszowi gada, że cię biją? Nie powiedziałam mu. Powiedziałam, że nie chcę już sądy. Nie powiedziałaś mu? Nie. Pokażę coś, kochanie. I tak za mną będziesz? Dlaczego? Kurwa, będziesz, że... Jak dlaczego, kurwa? Jesteś młodszą, no jak dlaczego? A ta, co zrobiła dzisiaj, to kurwa majki na oczy nie zobaczymy. Wiesz o tym? Wiesz, że kurwa, kurator, pisałem ci, kurwa? Półtorej godziny, kurwa, już minęło, kurwa. Dzwonił do mnie, będziemy miał się zajechać. Piszę, kurwa, do sprawy, kurwa, o majkę, kurwa, opinii, kurwa. Co ty robisz, Ramon? Nie będę ci bił, kurwa, ale, kurwa, nie będę krzyczał. No takim głosem wiesz, że to, kurwa, mów. Gdzie jedziemy się? Czemu Arnek? Kurwa, żeby ludzie musimy se siąść, kurwa. Kurwa, głodny jestem, nic nie jadłem, Rama, od rana. Myślisz, że ja jadłem? Posłuchaj mnie, Rama, no. Ale powiedz mi, kurwa, tak, szczerze, nie? Nie bój się, Rama, kurwa. Patrz. Jak ty mi, kurwa, pani temu do lasu wywiązłeś? No tak, ale powiedziałeś to Łukaszowi? Nie, nic. A Martynie? Nie mówiłam, nie. Ale zaczekaj, ale Rama, kurwa. Byłam cały czas z mamą, przed chwilą przyjechałam. A posłuchaj mnie. Kurwa, wiesz co to było powodem? Tak, twoje reakcje. Ramona. Jak ty jesteś, kurwa, poćpany, to ty ci odpierdala. To jest nagranie po tym, jak pobił swoją żonę, wsadził ją do bagażnika i wywiózł ją do lasu. I ten człowiek chodzi wolno. I ten człowiek nie jest aresztowany. Ta kobieta zgłosiła te informacje. Natomiast najwyraźniej organy ścigania uznają, że to jest konflikt rodzinny, tak? Tak to się nazywa. Konflikt rodzinny. To jest, no, czyli jeżeli byśmy pojechali do Nawrota, zapakowali go do bagażnika i wywieźli do lasu, to byłby jakiś konflikt, no nie wiem, no pomiędzy, może ideologiczny na przykład, może polityczny konflikt i tyle, prawda? Ten człowiek zachowuje się jak ostatni zwyrodnialec. Ten człowiek według naszych informacji ma ukrytą broń. Ten człowiek ma, o czym organy ścigania były informowane. Ten człowiek znęca się nad dziećmi, znęca się nad żoną, atakuje ludzi. Kilka dni temu wpadł do szpitala, do szpitala powiatowego i zaczął atakować lekarza z Ukrainy, bo nie podobało mu się, on nienawidzi Ukraińców, więc nie podobało mu się młody lekarz, ortopeda, doświadczony, który przyjechał do Polski, w Polsce brakuje nam lekarzy, świetny specjalista, Nawrot wpadł do szpitala i tam zaczął go znieważać, atakować,
publicznie, bo uznał, że on zna, wie lepiej, jak należy leczyć jedną z pacjentek, która jest jego znajomą. Oczywiście no, na medycynie też się zna. No, na wszystkim się zna, na prawie, na medycynie. Znaczy ten, to, co on wygaduje na temat kwestii prawnej, to jest jeden wielki bełkot. 4 dni temu wpadł do urzędu gminy i tam steroryzował kobietę w taki sposób, że musiała być wezwana karetka, uciekł tuż przed przyjazdem policji. Tutaj też prokuratura w Opolu już prowadzi postępowanie w tej sprawie. Natomiast to, co jest przerażające, jest to, że tak jak w przypadku Marka Majchera, jak w przypadku Szymona Krzewickiego czy Dankiewicza, państwo nie reaguje w odpowiedni sposób. Ale my... Tak, właśnie to jest dobry komentarz, że właśnie mamy wolne sądy. Tak, sądy są tak wolne, że kolejni przestępcy, wydaje im się, że są bezkarni, bo czekają na jakiś swój proces miesiącami, czasami latami. No, inny przykład, który przychodzi nam do głowy, przychodzi mi do głowy przynajmniej, Wojciech Olszański, którego wyrok jest nieprawomocny od roku już i od roku sąd apelacyjny nie jest w stanie zająć się apelacją. A w sąd tym czasie. Sąd apelacyjny w Gdańsku. Sąd apelacyjny w Gdańsku, tak. Natomiast w międzyczasie Olszański cały czas popełnia kolejne przestępstwa. Oczywiście Marek Majcher, którego bardzo, bardzo długo traktowano z jakimś. Naprawdę zaczęliśmy już się zastanawiać, czy on, czy nie ma prawdy w tym, że on współpracuje z policją, ponieważ. No, popełniając tyle przestępstw i jednocześnie cały czas chodząc po wolności, wydawało nam się, że coś w tym może być. Natomiast prawda jest chyba bardziej trywialna. To jest po prostu inercja tego systemu, że tutaj zanim uruchomi się jakiekolwiek procedury, mijają miesiące. Ale to jest absurdalny lęk przed pseudodziennikarzami, to znaczy policjanci, prokuratorzy, często sędziowie, w jakiś irracjonalny sposób boją się wycelowane w nich kamery albo nawet telefonu komórkowego. Przecież ale tak... ja wiem, ale Rafał, ja rozmawiałem z jednym ze śledczych i on mówi, tak, takich ludzi jak Majcher nie chcą ruszać, wielu policjantów, wielu prokuratorów nie chce ruszać, bo następnego dnia, jak tylko się postawi zarzuty takiemu człowiekowi, to on następnego dnia zaczyna zaszczuwanie. Tak jak to robił świetnie Czujny, przez niektórych nazywany właśnie Szczujny, gdzie na przykład, nie wiem czy pamiętasz sprawę tego konduktora, którego on nagrywał w pociągu. Konduktor, który zażądał od niego założenia, żeby Czujny założył maseczkę. Przecież później Czujny rozpowszechniał jego wizerunek, tworzył kolejne strony na Facebooku. Tak, określał go pedofilem, przestępcą, celowo niszczył jego życie, tylko dlatego, że ten człowiek zachował się tak, jak powinien. Problem w tym, że w naszym my kraju... My znamy też takie zachowania, nie tylko ze strony Czujnego, ale także z paru innych osób, które regularnie nas starają się zaszczuwać. My jesteśmy odporni i wiemy, jak z tym walczyć, natomiast no... Wydaje mi się, że też powinni być odporni policjanci i prokuratorzy, natomiast to jest kwestia tego, że oni się często dla świętego spokoju nie chcą zajmować takimi osobami. Nie wiem, ja mam nadzieję, że w tej chwili coś się zmieni, zresztą obserwujemy duże zmiany w prokuraturach. Powoli, od góry, od głowy, w dół, gdzieś idą, następują te zmiany. Część prokuratorów już zaczyna... Tak, już zaczyna rozumieć, że już nie trzeba chronić skrajnej prawicy, że Ziobry już nie ma, że można spokojnie postawić zarzuty w takim osobom jak pracownicy telewizji w Realu na przykład, że można ścigać Czujnego, Krzewickiego i tym podobnych, Porosę czy Jędrzejewskiego. Także to się zmienia i na całe szczęście mam nadzieję, że jak Adam Bodnar te wszystkie u góry sprawy załatwi, to zajmie się czyszczeniem też tych prokuratorów, którzy ochraniali tego typu ludzi. Tak,
Odpowiem tutaj na pytanie dotyczące Damiana Gabrysia. Damian Gabryś to jest szkodliwy patostreamer, ale jednocześnie osoba, którą trudno traktować jako kogoś funkcjonującego intelektualnie na średnim nawet poziomie. No to jest człowiek zaburzony, on ma stwierdzone, no, że nie radzi sobie w życiu, ma obniżoną inteligencję w porównaniu do średniej. Natomiast jest przy tym szkodliwy, dlatego że prowadzi nagrania, live'y, podczas których atakuje ludzi, znieważa ich z powodu pochodzenia. Dla pana informacji, złożyliśmy w ostatnim czasie w sprawie Gabrysia 4 zawiadomienia. 4 zawiadomienia dotyczące znieważania przez niego Ukraińców na krótkich live'ach na TikToku. Pan Gabryś jest pod pełną obserwacją w tej chwili. Za chwilę straci prawo jazdy, właśnie została wydana decyzja w tym zakresie, więc nie będzie się poruszał i szalał tą swoją alfą. Działamy w jego sprawie, tak jak w większości patostreamerów. Natomiast tutaj chcemy się skupić na nawrocie, dlatego że tutaj w grę wchodzi życie dzieci. My apelujemy naprawdę do sądów rodzinnych w Zawierciu, do prokuratury w Katowicach. Zadziałajcie państwo, dlatego że ten człowiek, ten zbrodniarz, ten człowiek, który dopuszczał się, brał udział w pobiciach ludzi, w których ci ludzie zginęli. On w tej chwili przetrzymuje 6-letnie dziecko, nad którym się znęca, któremu uniemożliwia kontakt z matką. A to jest człowiek, który chwilę wcześniej pobił inne dziecko, tak, że trafiło do szpitala. Przecież ja nie wiem, w każdym normalnym kraju za coś takiego, za pobicie dziecka w taki sposób, że ono musiało przejść operację, przecież ten człowiek natychmiast powinien zostać aresztowany. Jak to jest możliwe, że taki człowiek zachowujący się jak zwyrodnialec może chodzić na wolności po tym, co robi? To jest nie do przyjęcia, dlatego ośrodek tutaj będzie bardzo, bardzo mocno działał. Więc na pewno jeszcze usłyszycie państwo o Krzysztofie Nawrocie w kontekście, mamy nadzieję, skazania. Kolejnego skazania, bo już przecież wiele lat przesiedział w zakładach karnych w swoim życiu, więc wróci tam, gdzie najwyraźniej jest jego miejsce. Na koniec krótka informacja dotycząca kamratów. Szykuje im się 28 proces z naszej strony, 28 sprawa. Właśnie jeden z sądów uznał, że Olszański, który na korytarzu wytrącił z ręki Konrada telefon, dopuścił się... Wytrącił telefon, on mi po prostu zaatakował fizycznie, uderzył mnie, uderzając moim telefonem z dużą siłą o ścianę, a później o podłogę. To, że ten telefon nie pękł, to naprawdę będę reklamował iPhony, bo rzeczywiście jest to porządny sprzęt. Natomiast prokuratura nie wiedziała, jak to ugryźć. Okazało się, że wartość tego sprzętu była na tyle wysoka, że można postawić Olszańskiemu poważne zarzuty za ten czyn. I w tym kierunku sąd nakazał prokuraturze prowadzenie sprawy. Dodatkowo grupa osób, która była wtedy z Olszańskim, będzie musiała odpowiedzieć w kolejnej sprawie za utrudnianie oskarżycielowi, czyli Konradowi Dulkowskiemu, wejście na salę sądową. To jest oddzielny paragraf, oddzielny przepis do 5 lat pozbawienia wolności, także ci wszyscy, którzy tam byli, będą niedługo mieli wizyty policjantów. Oby niedługo, oby nie okazało się znowu, że ta inercja systemu powoduje, że... No tak, ja czekam na proces, na rozpoczęcie procesu Osadowskiego za próbę przejechania mnie tym ich samochodem elektrycznym. Ile to już trwa? Rok? Półtora roku? No, półtora roku ponad. Półtora roku, prawda? No, ale to... pamiętajmy, młyny sprawiedliwości mielą powoli, ale bardzo dokładnie. I jak ktoś się dostanie w ich tryby, to przemilony prędzej czy później zostanie. I na tym kończymy dzisiaj nasze spotkanie.
Zapraszamy jutro. Również mamy dla Państwa ciekawe tematy. Dziękujemy i do zobaczenia. Do zobaczenia.